Siemaneczko, cześć, dzień dobry, z tej strony Jerzy Strużycki, Akademia Keyboardu Keyboardway. Dzisiaj mamy na stole Yamaha S950, Yamaha od kolegi Pawła, który użyczył mi ją do serii filmików porównań instrumentów, którą robiłem niedawno na kanale Akademii Keyboardu Keyboardway. Wiedziałem, że takich filmów na polskim rynku brakuje, stąd pomysł. Zjednoczyłem siły z moją żoną, której bardzo dziękuję za to, że pomogła mi wozić te instrumenty. Zrobiliśmy w sumie prawie 2000 km po Dolnym Śląsku, aby je odbierać i odwozić. Kosztowało to mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, no może nie takie mnóstwo, ale sporo, no ale dało Wam wartościową wiedzę i taką wiedzę Wam staram się przekazywać dalej i będę to przekazywał w dzisiejszym odcinku. Czy się uda, czy pacjent przeżyje, to okaże się na końcu. Umowa jest z Pawłem taka, że robię z tym instrumentem co chcę. No właśnie, a co się z nim dzieje? Pacjent S950 z ledwo działającym przyciskiem break. Co się mogło stać w takim instrumencie? Możliwości jest kilka. Tam pod spodem jest płytka ze stykami kontaktowymi pokrytymi elektroprzewodzącym materiałem, a na elemencie gumowym tutaj od strony przycisku jest taki tak zwany grafitowy placek, na to mówią, który też przewodzi prąd. I możliwości jest kilka. Mógł dostać się brud, tłuszcz, kurz i słabo przewodzi nam ten prąd to połączenie. Mógł się po prostu zużyć ten grafitowy placek, co niestety jest bardzo prawdopodobne i wtedy będzie można zrobić albo jakiegoś pencil moda, albo wymienić po prostu przyciski, nowe gumki kontaktowe. Opcja numer 3. Mógł nam taki grafitowy placek pęknąć na przykład i po prostu źle tam coś dolega. Miałem jeszcze możliwość rozebrać całą klawiaturę, bo w tym instrumencie jest dodatkowy taki temat, że tam barwy pianina na niektórych dźwiękach trzeszczą, w ogóle idą tylko w prawą stronę, w prawy głośnik, ale prawdopodobnie to nie jest wina klawiatury, tylko jakiegoś uszkodzenia w procesorze dźwięku albo gdzieś tam danych sampli. Z tego co wiem, to jest to bardzo popularna wada w Yamaszkach klasy S, klasy średniej. Dlatego postanowiłem, że klawiatury jednak nie będę rozbierał, bo kolega Dawid ostatnio pisał, że miał problem, tam jeden dźwięk mu działał z opóźnieniem. Okazało się, że gumki były praktycznie wszystkie popękane. Wymienił jedną, rozebrał jedną, ale to nic nie dało. Okazało się, że trzeba było wymienić wszystkie gumki kontaktowe. No i skończyło się na robocie za kilka stów. Ja bym chciał tego uniknąć, nie pchać się w koszty. Klawiatura działa bez problemu, więc do klawiatury dobierać się nie będziemy, dobierzemy się do panelu do lewej strony części płyty głównej, a dokładnie do przycisku break. No to co, mały instruktaż tego, jak rozebrać, jak wyczyścić przyciski. Trochę zobaczymy jeszcze, ile kurzu w środku zbiera się po tylu latach użytkowania instrumentu, bo instrument swoje lata ma. Jesteście ciekawi? Bo ja tak. Zapraszam. Do naszego dzisiejszego odcinka przyda nam się kilka preparatów. Przede wszystkim taki najbardziej pospolity preparat w świecie napraw elektro. To jest preparat IPA, izopropanol wysokiej czystości. To jest alkohol, który nie reaguje praktycznie z niczym, a dodatkowo rewelacyjnie czyści, usuwa tłuszcze, nie pozostawia po sobie żadnego białego nalotu. Jest praktycznie neutralny i bardzo, bardzo popularny. Mój preparat do czyszczenia keyboardów to do czyszczenia obudowy, ewentualnie wyświetlacza potem, czy klawiszy z boku, jakie poskładamy. Mam też preparat do czyszczenia potencjometrów i konserwacji, ale tu się chyba nie przyda, wszystko działa, potencjometrów tu za dużo wszakże nie ma. Sprężone powietrze, jeśli będzie problem wyczyścić jakiś zakamarek, raczej też będę się starał go unikać, ale czasami po prostu trzeba. Ściereczka do czyszczenia instrumentów, oczywiście Akademii Keyboardu, rewelacyjnie ściąga kurz, nie pozostawia żadnych włosków i tą ściereczką będę czyścić elektronikę w połączeniu z naszym preparatem IPA. Oczywiście odkurzacz, żeby wyodkurzać jakieś tam zakamarki. Już widzę stąd, że na głośnikach jest sporo kurzu. No i jeszcze miseczki, do których będę grupował śrubki i oczywiście śrubokręt, zależnie od potrzeby. Raczej będzie to śrubokręt krzyżakowy. Odwracamy instrument i dobieramy się do tylnego panelu, bo od tamtąd zaczynamy działanie, żeby rozebrać instrument na dwie części.
Tak wygląda w środku nasza S950. Spójrzcie sobie tutaj, ile jest kurzu na głośnikach, ile się uzbierało. A tu te miejsce nas będzie interesowało. Tamta płytka pod spodem, bo tam są przyciski, więc żeby się do tego dostać, no to będzie sporo roboty. Trzeba będzie wypiąć prawdopodobnie całą klawiaturę i zobaczyć, jak to się tutaj ułożyło. W każdym bądź razie oto cały wasz instrument, za to płacicie kilka płytek, klawiatura i płać nie mało. Na pocieszenie z Genosem nie jest lepiej, no ale tak to jest. Technologia i miniaturyzacja ma swoje zalety, jak i wady. Jeszcze taka ciekawostka, slocik na baterię. Oczywiście w tym instrumencie nie używany, ale obudowa jest przygotowana. Wyciągnąłem nasz panel ABCD intro i akompaniamentu. Jak odsłonimy gumkę, poza tym zobaczcie sobie, jakie są śmiesznie brudne, no ale to się zaraz wyczyści. Te gumki pod spodem mają, tak jak wam mówiłem, takie grafitowe placki. Możecie zobaczyć od razu, fajną mamy jakość, jak są podciskane i poprzecierane. Widzicie? Ale nie mają żadnych ubytków jako takich. Wyglądają tylko na to, że są po prostu poprzecierane, brudne i powinno pomóc wyczyszczenie. A najlepiej spójrzcie, tu na końcu jest break, jak wygląda płytka w miejscu, gdzie. O, widzicie takie odciśnięte dwa ślady? To jest break. I prawdopodobnie zaznaczam, pomoże wyczyszczenie tego. Tak dla porównania wygląda ending 1, na po lewej break. No więc myślę, że wyczyścimy to i będzie wszystko w porządeczku. We'll be right back.
Tak jak już mieliście okazję usłyszeć i zobaczyć, S950 wróciła do żywych, a dokładnie jej przycisk brake. Na szczęście usterka okazała się najmniej konfliktowa i najmniej problematyczna ze wszystkich. Wystarczyło wyczyścić węglik, wystarczyło wyczyścić płytkę drukowaną i przycisk wrócił prawie do pełnej funkcjonalności, do tego stanu sprzed nowości. No i ciutkę mu brakuje, ale jest 100 razy lepiej niż było. Już nie trzeba się stresować, że brake po prostu nie wciśnie się, kiedy tylko tego będziesz potrzebował. I tym oto pięknym filmem mogę Wam pokazać, w jaki sposób naprawiać proste ustereczki. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie, gdzie się da. No i myślę, że śmiało, jeśli odcinek dla Was za mało, czy boicie się sami, a instrument macie po gwarancji, zapraszam serdecznie do mnie na Mierzowice. Mogę świadczyć dla Was takie proste usługi czyszczenia kompleksowego w środku, wymiany gumek kontaktowych do klawiatury czy do przycisków. Naprawdę proste usterki jestem w stanie dla Was naprawić, więc maila macie pod spodem, jeśli mielibyście problem z instrumentem, z którym boicie się sami poradzić, a Wasz instrument jest po gwarancji, zapraszam serdecznie do mnie na Mierzowice. Zgłoszenia piszcie mailowo, a teraz trzymajcie się, cześć!